Wszystkim gratuluję swoim zawodnikom zwycięstwa. Takie mecze nie są może nie są łatwymi w sensie takim, że koncentracja musi być przez 40 minut, bo zespół z Koszalina jest niebezpieczny, potrafi rzucać za 3 punkty. Próbowali grać niskim składem, co było na pewno niewygodne. Natomiast my dobrze weszliśmy w mecz i całe 40 minut kontrolowaliśmy ten mecz, czyli zawody te ułożyły się tak, jak chcieliśmy. Dziękuję swoim zawodnikom za ten mecz, za zwycięstwo. Gościom z Koszalina życzę powodzenia, bo przed nim bardzo ważne mecze. I nie ukrywam, że po cichu liczę na kilka niespodzianek. Mieliśmy dwutygodniową przerwę, więc naprawdę czekaliśmy ten mecz bardzo długo. No i co, wygraliśmy ten mecz, bardzo się cieszymy z tego powodu. Sporo pracy przed nami, popełniliśmy też parę błędów w obronie. Gratuluję nam zwycięstwa. No i tak. Na wstępie gratulacje dla trenera Kamińskiego, dla drużyny Stali Ostrów, BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski za wygrany mecz. Od początku narzucili nam własny styl gry, my nie potrafiliśmy się niestety przeciwstawić. I tutaj mówię, może nie to, że mecz był pod kontrolą, natomiast ta zbudowana przewaga dodała im skrzydeł, łatwo grali. My popełnialiśmy proste błędy, ale tutaj w pełni zasłużone zwycięstwo drużyny BM Slam Stali. Wiemy, nad czym mamy pracować i będziemy się teraz przygotowywali do następnego meczu z Legią Warszawa. Nie rozpoczęliśmy tego meczu dobrze, a grając z takim zespołem jak Ostrów i to u nich, to później jest bardzo ciężko odrobić straty. Wierzę jednak, że jesteśmy na dobrej drodze. Teraz czekamy już na mecz u siebie przeciwko Legii. Wierzę, że zagramy dużo lepiej.